Ostatnie nasze spotkanie rekolekcyjne. Mówiliśmy o tym pierwszego dnia, od pierwszych dni, jakie Pan Bóg nam daje. Pan Bóg nas przekonuje do siebie poprzez to, że zbawia właśnie nas przez swoją śmierć, zmartwychwstanie, daje dowody swojej miłości. Wcale nie chce niczego zakończyć w naszym życiu i powiedzieć, no to już tyle ogrodu, tylko już zostało zrewitalizowane, tyle pustyni zostało przemienione w życie. Chcę do końca. Ten rok miłosierdzia, który był, który się zakończył, to nie był tylko po to, żeby przejść przez bramę, zorganizować Światowe Dni Młodzieży, pięknie, cudownie, może jakaś pielgrzymka jeszcze i trochę przypomnieć sobie, jak się nazywają uczynki miłosierdzia, co do ciała i co do duszy. To raczej nie koniec, ale początek drogi z Panem Jezusem. I Bóg czyni o wiele więcej niż sami mówiliśmy o tym również, niż oczekujemy, niż planujemy. Nie tylko nas oczyszcza z naszych grzechów, nie tylko mówi, że już teraz w porządku, będzie wszystko, jesteś czysty, tylko chce przywrócić nam utraconą wartość, odcina te gałęzie, do których zostaliśmy gdzieś tam przywiązani, przez kogoś innego, czy sami siebie przywiązaliśmy. I daje nam również nasze sumienie, żeby w tym sumieniu poznawać, jakie jest prawo Jezusa. Nie prawo w sensie reguły, nakazy, kodeks karny, postępowania, przygotowania i tak dalej, ale daje swoją miłość i przez nią kształtuje nasze wybory. Przez nią kształtuje również to, co chcemy, możemy w naszym życiu osiągnąć. Dzisiaj jeszcze właśnie o następnych sposobach i narzędziach miejsca, które daje nam Pan Bóg, aby te owoce trwały w nas, miłosierdzia, Jego działania, Jego miłosierdzia, aby te owoce również mogły być przekazywane innym ludziom, bo przecież nie chcemy tylko zatrzymać dla siebie, tylko dać jeszcze komuś, kto jest tak samo biedny jak my. To nie tak, że my bogaci dajemy ze swojego bogactwa, tak samo biedny. Od kilkunastu lat, zwłaszcza od kilku, kiedy pojawiły się lepsze możliwości techniczne, coraz bardziej popularne są tak zwane ciche dyskoteki. Silent disco. Nie? Znane? We Wrocławiu też są, z tego co sobie sprawdziłem. To ktoś może nie był. Ja też nie byłem na dyskotece, nie chodzę, nie mam z kim. Ale to znaczy może być z Mariusz pożyczał. No ale jakoś nie zgadaliśmy się. Ja nie tańczę. Nie umiem. Ale tylko potem nie mówcie, że a to moje co nauczymy. Te dyskoteki polegają na tym, że przychodzą ci uczestnicy do jakiegoś tam klubu czy dyskoteki, dostają bezprzewodowe słuchawki na uszy, leci ta sama muzyka, ta sama melodia i wszyscy tańczą w rytm tej samej muzyki. Ale oczywiście jej nie słychać, bo każdy ma te słuchawki, takie te lepsze oczywiście, odcinające dźwięk. Ktoś, kto nie ma słuchawek, ktoś, kto stoi na zewnątrz, to wydaje mu się, że oni tańczą w rytm niczego. Niektórzy tam oczywiście podśpiewują sobie pod nosem, jak to zwykle bywa, jakieś tam okrzyki, czasem się pojawiają jakieś wzdychanie, wiadomo, szuranie, ale tak to dość dziwnie wygląda, jak taniec jakichś takich zombie. Jest tam ta sama muzyka, bawią się wszyscy w rytm tej samej muzyki, ale jednak czegoś brakuje. Ja nie mówię, że to jest całkiem zła zabawa, i o to mi chodzi, ale czy to nie jest przejaw takiej, właśnie czy to nie jest znak naszych czasów, w których żyjemy indywidualnie? Żeby nic mi już więcej nie przeszkadzało w tym dźwięku odbieranym, tylko jestem ja i ta muzyka. Oczywiście są inni ludzie, którzy bawią się razem ze mną, ale jednak już nie słuchamy razem, tylko każdy osobno. Jednak bawimy się niby razem, prawda, jesteśmy wspólnie, ale jestem skoncentrowany na moich przeżyciach. I na tym, jakie to jest śmieszne, jakie to jest dziwne. To jest oczywiście wielka, kolosalna różnica w stosunku do tego, co było kiedyś, nie? Odnośnie muzyki, odnośnie tańców, poznawania z drugim człowiekiem. No i ciężko porozmawiać z kimś drugim, nawet tam jakby się przekrzykiwali dawniej, czy przy tańcach, czy porozmawiać. Nie wiem, czy takie ciche dyskoteki są możliwe przy tych tak zwanych przytulanych tańcach. To już nie wiem, jakby w ogóle to miało wyglądać, żeby czasem coś zamienić, jakieś jedno czy drugie słowo. Ale może nie o to chodzi w tym przytulaniu przecież, wygrać. Nie na wszystkim muszę się znać.
Gdy ojciec święty Jan Paweł II był w Toronto na Światowych Dniach Młodzieży w Kanadzie, były takie kilkanaście lat temu, to wołał tam do młodych ludzi, którzy tam byli. Mówił do wszystkich, przecież nie tylko do nich, ale przecież do wszystkich. Pytał, wołał, kochacie Jezusa? Kochacie Jezusa? Kochajcie również Kościół. Kochacie Jezusa? Kochajcie również Kościół. Przecież to miłosierdzie, które otrzymujemy, to nie jest jedynie ja i Pan Bóg. To ostatecznie przecież Pan Bóg przychodzi, żeby z nas, ludzi porozbijanych, różnego wieku, różnej płci, tak bardzo się różnimy wszyscy od siebie, różnego języka, różnych zapatrywań, różnej historii, różnej wrażliwości, sposobu przeżywania różnych rzeczy. Przecież Pan Bóg przychodzi do nas wszystkich, żeby z nas uczynić wspólnotę, uczynić swój Kościół, uczynić swój Kościół. I Pan Bóg, jakkolwiek by mi się wydawało, nieraz skoncentrowany jestem, gdy przychodzi mój grzech, skoncentrowany jestem tylko na sobie samym. Gdy widzę, jak jestem nędzny, jak jestem nic nie wart, wydaje mi się, że jestem nic nie wart, a Pan Bóg przychodzi mi objawić tę ostateczną prawdę o mnie, że jestem człowiekiem najbardziej wartościowym, to Pan Bóg oprócz tego przełamuje coś jeszcze. Właśnie tę moją samotność. To, że dam sobie radę sam. Pokazuje mi, że nie jestem sam, bo jestem tak samo kochany jak inni ludzie. Myślę, że gdzieś, jeżeli brakuje w nas miłości Kościoła, czy niezrozumienia, czym jest Kościół, jak wspaniale miłosierdzie Boże działa w Kościele, czy zawężania tylko miłosierdzia Bożego do relacji ja i Bóg, a nie dostrzegania właśnie tego, że jest jeszcze relacja Kościół, Pan Bóg, my, Pan Bóg, to może dzięki to również dlatego, że wydaje nam się, że Pan Bóg kocha ludzi w różny sposób. W różnym natężeniu jest ta miłość. Jednym daje więcej tortu, a drugim daje mniej. Jedni zasługują na coś więcej, trafi im się coś lepszego, a drudzy mają coś takiego, no, jakiś ochłap otrzymują w życiu. Tak się poukładało, tak się mówi, taki los, takie życie. No tak się to ułożyło. Pan Bóg nie kocha mnie inaczej, w inny sposób, w innym natężeniu. Mnie i niż mojego kolegę, mojego koleżankę, mojego chłopca, moją dziewczynę. Kocha tak samo. Co więcej, Pan Bóg kocha mnie tak samo i kocha może człowieka, który żyje na drugim kontynencie, którego nie znam, który nie wierzy w Pana Boga. Również tak go kocha. Co więcej, Pan Bóg kocha mnie na przykład tak samo, jak Matkę Bożą. Niektórzy myślą sobie, no Pan Bóg Matkę Bożą to najbardziej ukochał, a innych to już troszeczkę mniej. Bo nie mają tej łaski niepokalanego poczęcia, bo każdy z nas począł się z grzechem pierworodnym, a Maryja była zachowana. To, że Maryja poczęła się bez grzechu, jest niepokalana, a potem porodziła Pana Jezusa, Święta Dziewica i w Niego wzięta, to nie znaczy, że jest ona jest bardziej kochana od Pana, przez Pana Boga niż ja. Nie. Ona ma inne dary, inne zadania, ale jest tak samo kochana. I gdy sobie to uświadomimy, jak bardzo jesteśmy kochani, jak każdemu człowiekowi bez wyjątku, temu, który żył przede mną, temu, który żyje i który będzie żył po mnie, Pan Bóg daje swoją miłość. Zaczynamy sobie uświadamiać, że przecież wszyscy jesteśmy równi i wszyscy tworzymy jedno ciało Pana Jezusa. Pomyśl sobie, ilu masz przodków, tak 10 pokoleń wstecz. Ilu to będzie przodków? Jedno pokolenie wstecz to jest 2, tak? 4, 8, 16, 2 do 10, 1024. Czyli 250 lat do tyłu, mniej więcej, wstecz. Mniej więcej, bo tak trzeba liczyć 25 lat na jedno pokolenie. Tak się liczy mniej więcej. 250 lat wstecz żyło 1024 osoby. 512, tak. Mężczyzn i kobiet 512, którzy są twoimi przodkami. Znasz ich imiona? Znasz ich nazwiska? Nawet ci, którzy robią sobie te drzewa genealogiczne, tworzą, rozrysowują wszystko, to ileż znają tych przodków? O tych najważniejszych, prawda? Tych, który gdzieś tam jest jakimś szlachcicem, był kimś bardzo znanym, gdzieś tam się cofają i tak dalej. Ale przecież nikt nie jest w stanie objąć tych wszystkich przodków, którzy byli przed nami. Znamy nasze imiona naszych dziadków, babci, dziadka, prababci, pradziadków. Myślę, że też również znamy. Wiemy, gdzie są ich groby również, najprawdopodobniej, najczęściej. Ale pra-pradziadków i pra-pra-pra-pradziadków, a gdzie są pochowani? Nie wiemy. Gdzie są te cmentarze wszystkie, na których ci ludzie leżą? No, najprawdopodobniej gdzieś tutaj.
Nie? To nie jest tak, że zawsze ludzie tak dbali o cmentarze, jak my dzisiaj. Ale nie wiadomo, jak będzie za 200 lat. Kto będzie pamiętał o Tobie, jak umrzesz? No, moje dzieci będą pamiętały. Będą pamiętały może moje wnuki, moje prawnuki. A praprawnuki, a praprawnuki będą pamiętały? No ktoś powie, no nie, ja nie pamiętam o moich pradziadkach, prapradziadkach, to nie mam się czego spodziewać. No. Ktoś powie, Google będzie pamiętał, no. Internet gdzieś tam. No nie wiem, jak to się wszystko rozwinie. Ale polegając tylko na naszych siłach, na naszych ludzkich, najprawdopodobniej zapomną. Moje imię, nie mam dzieci, nie mam wnuków, nie będę miał wnuków, no zapamiętają często, że są takie spisy, wiecie, w klasztorach, zakonach, to się tam spisuje różne rzeczy, ale też w ograniczony sposób. Będzie jakaś wojna, wszystko się spali i co? I też zapomną. A kto będzie o mnie pamiętał? I kto pamięta o tych wszystkich ludziach? I kiedyś w przyszłości? Tylko Pan Bóg. Tylko Bóg. Ja sobie człowiek zda sprawę, że to nie tylko teraz te 7 miliardów ludzi, ale jeszcze ileś tych miliardów, które żyło przed nami. I miejmy nadzieję również ci, którzy będą żyć po nas. I że wszyscy jesteśmy tak kochani przez Pana Boga, to zaczynam myśleć sobie, no to jest coś wspaniałego. To nie jest tak, że jest, każdy jest tak kochany wyjątkowo przez Pana Boga, dociera Pan Bóg do jego serca, to zaczyna sobie uświadamiać, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nas tak wszystkich kochasz i jednoczysz właśnie swoją miłością, tą czynną miłością. Jednoczysz nas właśnie przez swoje miłosierdzie. Miejscem, gdzie otrzymujemy pytania, odpowiedzi na nasze najważniejsze pytanie, czy to jesteś Ty, czy Ty jesteś Mesjaszem, czy Ty jesteś Bogiem, czy moje życie nie jest zmarnowane, czy osiągnąłem wszystko, co mogłem osiągnąć w życiu i co się stanie z moim życiem, czy to nie jest tylko tak, że jestem taką iskierką, która przeleciała. Miejscem jest Kościół. Jest Kościół Święty. Ta wspólnota, której głową jest Pan Jezus, a my Jego członkami. Tak mówi Pismo Święte. To jest bardzo, może wydaje się komuś górnolotnie i tak dalej, ale no co lepszego powiedzieć? Jak lepiej powiedzieć? To jest właśnie ten dom Ojca, w którym wszyscy jesteśmy. To nie chodzi o Kościół, bo każdy w Kościele oczywiście ma swoją rolę. Inną rolę Wy macie do spełnienia, inną ja oczywiście, ale to nie znaczy, że jestem lepszy, a Wy jesteście gorsi, dlatego że mam święcenia kapłańskie albo złożyłem śluby zakonne. Nie. Czy papież jest lepszy, bardziej kochany przez Pana Boga? Nie. Każdy jest tak samo. Człowiek uświadomi sobie, ilu tych ludzi było i Pan Bóg wszystkich zna. Każdy jest tak samo ważny dla Pana Boga. Można na Kościół patrzeć różnie. Jaki mam obraz Kościoła, wspólnoty? Nawet jeżeli nie patrzę, bo myślę, że wyzwalamy się powoli gdzieś z tego świeckiego, tylko takiego patrzenia, takiego, że są poszczególne stany w Kościele. No wiadomo, że najbardziej widać księży, widać osoby zakonne, tych, którzy jakieś tam odpowiedzialność nie są w Kościele. Ale nawet jeżeli wyzwalamy się z tego świeckiego patrzenia i widzimy Kościół jako wspólnotę, to Kościół jest czym dla mnie jest? Taką samotną wysepką na jakimś zburzonym oceanie, morzu, te fale tak cały czas uderzają w te skały, jakąś twierdzą właśnie obce wojska, uderzają cały czas i mało co za chwilę przecież wszystko to zniszczą. Stateczkiem, który właśnie gdzieś tam w jakiejś sztormie kołysze się, no i może zatonie, może nie zatonie. To prawda, jest atak zła, jest atak szatana. Jezus mówi wyraźnie, bramy piekielnego nie przemogą mojego Kościoła. Kościół, według, gdy patrzymy na Boże Miłosierdzie, jak Boże Miłosierdzie działa, to Kościół wydaje się bardziej taką rośliną, takim drzewem, które powoli przerasta całą ziemię, bierze w swoje objęcia. Można sobie wyobrazić, nie wiem, kulę ziemską, rośnie roślina, wielkie drzewo, potężne. I to choć nie wszyscy się temu poddają od razu, choć nie wszyscy tego chcą, może nie widzą może wszystkiego, wydaje mi się, że to coś im zaszkodzi, że zniszczy ich wolę, to powoli przerasta całą ziemię. Bardziej chyba takim jest Kościół, którym działa Boże Miłosierdzie. I taki Kościół kochamy. Jakie jest moje podejście do Kościoła? Czy Kościół tylko się boję? Gorszę się może różnymi rzeczami, głupotą ludzką, gorszę się grzechem, gorszę się może czasem innymi ludźmi, czy też ten Kościół kocham właśnie. Kochacie Jezusa, kochaj również Kościół. I to tutaj właśnie jest Jezus. Ktoś czasem pyta, gdzie jest Pan Bóg, pokaż mi Pana Boga. Tu jest Pan Bóg. Tu jest Pan Bóg. Pan Bóg jest tylko tu, w tabernakulum,
to Pan Bóg jest tylko tu na ołtarzu. Pan Bóg jest w osobie kapłana, który przewodniczy mszy świętej, Eucharystii, sprawuje sakramenty. Tu jest Pan Bóg. I to jest, to z wyróżni chrześcijaństwa. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, próbujemy czasem dać definicję, kto jest chrześcijaninem, a kto nie jest. To są dwie podstawowe rzeczy. No, wiara w Boga, tutaj no, trzy właściwie. Wiara w Boga, który jest, Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem, i wiara w Kościół. Wiara w Kościół. Dlatego na przykład Świadkowie Jehowy nie są wyznaniem chrześcijańskim, żadnym. Dlatego, że nie wierzą w Jezusa, który jest Bogiem i człowiekiem. I nie wierzą w Kościół, który założył Jezus i który, w którym Jezus żyje. To trudne czasem kochać Kościół, gdy doświadcza się może jakieś trudności, gdy czasem jakieś właśnie niezrozumienia grzechu ludzkiego, tak jak święty Jan od Krzyża, dzisiejszy patron, chciał reformować, a współbracia go zamknęli na 9 miesięcy do więzienia. Do lochu go wtrącili. Wtedy można było zakonników wtrącać do więzienia. U nas tak nie ma tutaj żadnego takiego lożku. To by ojciec Mariusz by się zaotwierał i zamykał. Czasy się zmieniły, ale czasem może by się przydało. Aha. Dla nieposłusznych. Ale no właśnie doświadczam trudności wielu ludzi. Z powodu ludzkiej właśnie głupoty, czasem właśnie niezrozumienia, czasem ktoś w najlepszej wierze, jakby chce, no nie? Myśli, że przysługuje się, ale gdzieś tam przeoczy Pana Boga w pewnym momencie, a potem Duch Święty ostatecznie pokazuje, ja tutaj jestem, ja tutaj żyję. Kochacie Jezusa? Kochacie Jego miłosierdzie? Widzicie, jak jesteście cenni dla Pana Boga? Kochajcie i Kościół, mówił święty Jan Paweł II. On, Jezus, właśnie w tym Kościele żyje. Myślę, że właśnie to niezrozumienie, czym jest Kościół i brak miłości do Kościoła, bo niektórzy myślą, że tylko Kościołowi trzeba być posłusznym, albo że należy do Kościoła, tylko do Kościoła należeć, bo można należeć i się wypisać i tak dalej. Znamy te wszystkie problemy niektórych ludzi. Ale brak miłości, właśnie to jest podstawa i grzech oczywiście ludzki, no bo to związane zawsze ze sobą. To jest właśnie podstawowy powód, dlaczego ludzie opuszczają Kościół, dlaczego opuszczają Pana Boga ostatecznie przecież. Nie wiem, czy znana jest ta opowieść o gołębiach, które zalęgły się w kościele? Znane? Nie wiem. Może podobna, może znaliście podobną. Zalęgły się gołębie w kościele i zebrała się rada parafialna. Co zrobić, żeby tego gołębie wyrzucić? No to radzą. No i jeden pan mówi tak, ja wiem, co trzeba zrobić. Taki myśliwy duch. Trzeba te wszystkie gołębie wystrzelać. Ale to w organy uderzy, to wszystko. Wytraży się, potłuką. Nie możemy tak w kościele strzelać. No nie. No to jedna pani mówi, taką siatkę wielką rozwiesimy i te gołębie wpadną, potem wyniesiemy tę siatkę i wypuścimy te gołębie. A skąd taką siatkę weźmiemy? Nie mamy możliwości. To ktoś tam mówi, trutkę rozłożymy, zatrute ziarno. I one zjedzą, a ktoś mówi, powpadają właśnie za organy, za kamarki, będzie śmierdziało, jak to będzie w tym kościele. Jeden pan mówi tak, ja wiem, co należy zrobić. Co? Trzeba tym wszystkim gołębiom udzielić sakramentu bierzmowania. I potem jest pewne, że one z kościoła wyjdą i więcej nie wrócą. Pomyślcie sobie, ilu mieliście kolegów, koleżanek, gdy przyjmowaliście sakrament bierzmowania. Mnóstwo. Mnóstwo. Pierwsza niedziela po przyjęciu bierzmowania, połowy nie ma. Jedna trzecia została, jedna czwarta i tak dalej, i tak dalej. Tyle katechizacji, tyle spotkań, ewangelizacji, wyjazdów, podpisów, nie wiem czego jeszcze. To nie jest tylko problem w Polsce. To już na całym świecie. To wszędzie jest. Gdzieś jeszcze, ja myślę, że Kościół znajdzie sposób. Duch Święty nam pokaże jeszcze sposoby na młodzież. To jestem optymistą. Ale aktualnie jesteśmy w takim momencie, że jeszcze nie widzimy tego sposobu. Coś jakby ktoś nam kradnie, prawda? Tych ludzi, którzy są. Którzy niby wierzą w Pana Boga. Ale jednak potem gdzieś cały czas jestem tylko ja i Jezus. Nie przełożyło się to. Mimo sakramentu bierzmowania, mimo tego wołania o Ducha Świętego, który przecież żyje, który jest w Kościele, to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, nie przełożyło się to, ta miłość Pana Jezusa, na miłość do Kościoła. Na miłość do Kościoła. I o to trzeba się nieustannie troszczyć. Żeby moje chrześcijaństwo owocowało, żeby miłosierdzie obejmowało wszystkie obszary mojego życia, miłość do Kościoła. Do każdej wspólnoty, która jest w Kościele. W
której jestem, do mojej parafii rodzinnej, czy modlę się na przykład za swoją parafię rodzinną, z której wyjechałem, wyjechałam może, przyjąłem tam sakrament Chrztu Świętego, moi rodzice tam żyją, modlę się za tę parafię. Tylko przyjeżdżam, oczywiście są święta, są, nie wiem, na niedzielę, może ktoś tam jeździ. Czy to jest dla mnie ważna wspólnota? Czy ważna jest to dla mnie ta wspólnota, ta, w której jestem, właśnie choćby na przykład duszpasterstwo akademickie, to czy jeszcze inne? Tutaj właśnie, gdzie teraz konkretnie w moim życiu przychodzę i uczę się tego, co znaczy być Kościołem. Można Kościół, można swoją parafię, można swoją wspólnotę, duszpasterstwo akademickie również, traktować jak stację benzynową. Jedziemy autem, no i widzimy, spada nam poziom paliwa, no to trzeba zajechać, zatankować. Trzeba się, no to możemy oczywiście zatankować, czyli spowiadam się, kurs przygotowania do sakramentu małżeństwa, Eucharystia, może jakaś modlitwa i tak dalej. Zapłacę oczywiście, skasują mnie jak najbardziej, jak na stacji benzynowej i odjeżdżam dalej. I nie interesuje mnie, czy ta stacja benzynowa jeszcze istnieje, będzie istnieć, czy ona postoi miesiąc, czy postoi jeszcze rok, a może ją zamkną zupełnie. Co się dzieje z tymi wszystkimi, którzy tam dojeżdżają? Traktowanie Kościoła, wspólnoty, czasem jak takiego sklepu wielkopowierzchniowego, samoobsługowego. Podchodzę, jadę z tym wózkiem i biorę, co mi potrzeba. Czasem mi się trafi coś niepotrzebnego, nie? Trochę mniej świeże, super świeże, trochę coś przestarzałe, przeterminowane, oszukali mnie znowu, nie? No idę z tym wózkiem, zapłacę przy kasie i idę sobie dalej. Nie, jest ten sklep, będzie inny. Ale Kościół nie jest stacją benzynową, że tylko albo właśnie biorę towary z półki, właśnie sklepem jakimś. Tutaj jest Jezus. Jeżeli poznaję Jezusa, jeżeli mogę doświadczać Jego miłości i mogę odpowiedzieć na tę miłość i również moje sumienie właśnie, jeżeli się kształtuje dobrze, to tylko właśnie przez Kościół. Przez to, że byli ludzie tak samo kochani jak ja przez Pana Boga przede mną, którzy pokazali mi Jezusa. I że będą ludzie, którym ja również kiedyś będę mógł pokazać Jezusa. To nie znaczy, że oni nie znają zupełnie Pana Jezusa, ale będę ja mógł im zanieść to, jak ja usłyszałem od Jezusa, że jestem kochany, jak ja jestem cenny, jestem cenna i będę mógł to wszystko im pokazać. Ja osobiście tak zawsze to widzę. To, czego doświadczyłem, ja się akurat wychowałem w ruchu Światło Życia, w ruchu azowym, w mojej diecezji rodzinnej, sandomierskiej akurat. Tam usłyszałem, będąc na rekolekcjach oazowych, że jestem kochany przez Pana Boga. Pamiętam, dokładnie daty nie pamiętam, ale pamiętam miejsce, pamiętam cytat z Pisma Świętego, pamiętam tę wodę płynącą. To była taka zwykła tam woda na jakieś łące, taki potok, co krowy piją nawet. Tam nie piją, no i potem to spływa wszystko od tych krów. Ale mi się to wydał najpiękniejszy potok wtedy, nie? Przecież ta woda płynie. Ta woda ma jakiś cel, bo skądś wypływa, gdzieś tam popłynie. To moje życie też musi mieć jakiś cel. I dzisiaj, wtedy to widziałem już od razu. No może nie pierwszego, drugiego dnia, ale potem przychodziła refleksja. Dzisiaj to widzę cały czas, że to było dzięki Kościołowi. Dzięki Kościołowi to usłyszałem, te słowa. Oto stoję u drzwi, kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To dzięki Panu Bogu w Kościele. Jak poznaliście Pana Jezusa? Usłyszeliście, że jesteście kochani przez Niego. No właśnie tutaj, gdzie On jest, gdzie żyje. Gdzie również Pana Boga możemy kochać. Kochać Jezusa i kochać Kościół to jedno i to samo. Praktycznie jedno i to samo. To jest to właśnie miejsce, gdzie otrzymujemy odpowiedzi. I gdzie te odpowiedzi również innym ludziom możemy przekazywać. Gdzie się wypełnia, spełnia się miłosierdzie. Bo to nie wystarczy tylko śpiewać kolędę, spełniło się wszystko, święta, miłosierdzia. Tutaj właśnie w tym miejscu. W tej wspólnocie. Drugą rzeczą, to już krócej chciałbym tutaj tylko zasygnalizować, drugą rzeczą jest modlitwa. Żeby te owoce miłosierdzia utrzymały się w mnie, konieczna jest modlitwa. Codzienna, bo regularna to znaczy codzienna w chrześcijaństwie. Regularna nie znaczy raz na miesiąc. Regularna nie znaczy raz w niedzielę. Gdzieś tam, bo dzień Pański jest. Regularna znaczy codzienna modlitwa. Swoimi słowami, czy tymi słowami, których się nauczyłem, których mnie nauczono właśnie w tej świętej wspólnocie. Modlitwa, która jest, która jest dla mnie oparciem i światłem. Nawet gdybym zgrzeszył, gdybym zgłupiał, gdyby coś się ze mną stało, takiego niedobrego, to jeżeli będzie modlitwa, to wyjdę na prostą.
To wyjdę na prostą. Święty Alfons mówił, powtarzał, może to dzisiaj trochę dziwnie brzmi, bo to w języku może XVIII-wiecznym w kościele to inaczej brzmiało, było przyjmowane przez ludzi. Kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się potępi. Kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się potępi. I osoba, i trzecia rzecz, a właściwie osoba, Maryja, Matka Miłosierdzia. Kościół, modlitwa, Matka Najświętsza. Czasem nam się wydaje, że Maryja to tak trochę taki niedościgły wzór, taki niedościgły ideał. No nie wiem, ja taki, nigdy taki nie będę jak Matka Boża i nigdy taka nie będę. Maryja oczywiście czasem nas może złościć, ta pobożność maryjna, czasem nie rozumiemy, tam śpiewają, wołają cały czas do Matki Bożej, te nabożeństwa. I czasem te kazania również, które opowiadają tylko Maryi, Matka, która kocha dziecko i tak dalej. Myślę, że z czasem, jak człowiek robi się starszy, to coraz bardziej to zaczyna rozumieć. To jest jedna rzecz. A druga, że warto szukać cały czas takiego swojego sposobu, swojego sposobu przeżywania duchowości maryjnej w Kościele. Kim dla mnie jest Matka Najświętsza? Żeby jej nie omijać. Jeżeli tam, gdzie jest Maryja, tam będzie i Kościół. Tam będzie i Piotr Święty, tam będzie Święty Paweł, tam są apostołowie w Wieczerniku. Jeżeli będę przy Matce Najświętszej, nie zginę, choćby nie wiem, co się stało w moim życiu. Kościół, modlitwa, Maryja, to wszystko jest razem. Maryja się modli w Kościele. I patrzeć, choćby nawet teraz Adwent jest, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Odpowiadać tak jak Maryja. Pan Jezus zbliża się do nas, przychodzi ten Mesjasz. Czy to jesteś Ty? Te pytania najważniejsze są w naszym życiu. Czy to jesteś Ty, Panie? Czy Ty jesteś Bogiem? A Jezus mówi, odpowiedz tak jak Maryja. Oto jestem. Oto jestem. Przychodzi Bóg, zbliża się, a ja mówię Panu Bogu, oto jestem. Choćby właśnie tak. Można innych słów również używać Matki Najświętszej w tej modlitwie. Jestem pewien, że to dobrze zaowocuje. Jestem o tym święcie przekonany. Jeżeli Kościół katolicki istnieje, to właśnie dzięki Panu Jezusowi i Matce Najświętszej. Oczywiście. Znam taką rodzinę, gdzie jest chłopiec niewidomy od urodzenia, Oskar ma na imię, 8 lat ma. I w tym roku pojechali pierwszy raz, Oskar pojechał do Krakowa razem ze swoją ciocią na wycieczkę. No i tak chodzą po tym Krakowie, no i są na Wawelu, pod Wawelem, tam gdzie ten smog zieje ogniem. Są na rynku, gdzie sprzedawcy zachwalają te precle i te gołębie i tam oczywiście trębacz z Mariackiej Wieży. I w końcu Oskar pyta swoją ciocię tak, ciociu, a czy nagrałaś mi dźwięk, głos na komórkę, czy nagrałaś mi dźwięk przejeżdżającego tramwaju, dzwonek? Ona pyta, a dlaczego miałem ci nagrywać? Bo ja także chciałbym mieć jakąś pamiątkę z Krakowa. Ja także chciałbym mieć jakąś pamiątkę z Krakowa. No tak. Chłopiec niewidomy. My tu mamy te zdjęcia, przesyłamy sobie, pokazujemy. Inni nam potem zazdroszczą, jakie wspaniałe wakacje gdzieś tam były. Jaka wspaniała wycieczka, pozdrowienia z różnych miejsc. A potem Oskar siedział w domu i odsłuchiwał sobie różne dźwięki. Właśnie dzwonek tramwaju, głosy ludzi, rozradowanych dzieci, tym smokiem ziejącym ogniem i sprzedawców głosy, żeby kupować precle i te gołębie, które nadlatują, żeby po jedzenie i ten trębacz, głos kajnału z Mariackiej Wieży, jego wspomnienia. Gdy obcujemy z ludźmi, którzy nie widzą, którzy nie słyszą, może mają jakieś inne jeszcze trudności, to zaczynamy rozumieć, że można świat postrzegać inaczej, niż nam to się wydaje naturalne, takie proste, zwyczajne, do czego się przyzwyczailiśmy w naszym życiu. Zmieniamy swój sposób myślenia. Czy myśląc o Bożym Miłosierdziu i o tym, jak Miłosierdzie Boże działa w naszym życiu, moim i naszym, we mnie i w całym Kościele. Czy myśląc, nie powinienem przemienić swojego myślenia, zacząć otwierać swoje oczy, uszy, duchowe oczywiście, zacząć postrzegać to inaczej i nie zawężać tylko do niektórych spraw w moim życiu, nie mówić, to już właśnie zakończone, posprzątane jest. Nie. Jest jeszcze tyle miejsc, gdzie Pan Bóg chce wejść ze swoją miłością. Jest jeszcze tyle spraw, gdzie Pan Bóg chce mnie prowadzić swoją miłością właśnie przez sumienie moje, choćby dobrze ukształtowane. Jest tyle właśnie tych przestrzeni, miejsc, gdzie Pan Bóg chce pokazywać, że ja mogę wzrastać w tej miłości, w miłości drugiego człowieka. To jest właśnie Kościół Święty.
i daje mi modlitwę i daje mi Matkę Najświętszą, żeby mnie prowadzić. To jest wielka łaska, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, że i tutaj możemy wspólnie być, mogliśmy przez te 3 dni wspólnie się modlić, słuchać Słowa Bożego. I wielka łaska, że Pan Bóg tak bardzo nam ufa i to swoje miłosierdzie nam powierza, żeby także innym zanieść, którzy są w Kościele, którzy są tak samo kochani przez Pana Jezusa, którzy być może Pana Jezusa nie znają, albo kochają Go jeszcze zbyt mało, żeby i oni mogli cieszyć się, ufać. Amen. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za mną. Święty Janie od Krzyża, módl się za mną. Święty Alfonsie Liguori, wszyscy święci, błogosławieni redemptoryści, módlcie się. I wszyscy nasi święci patronowie, módlcie się za mną. Drodzy, bardzo Wam dziękuję za te spotkania rekolekcyjne. Za chwilę pomodlimy się, można otrzymać łaskę odpustu. To jest ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach. Powiem jeszcze, wyjaśnię, czym jest odpust. Widzę, Agnieszka tu stoi. To jeszcze chwilkę. Dobrze, dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dziękuję Wam za ofiary, które dzisiaj zostały złożone. Przejdźcie jeszcze na chwilę, ja powiem minuty jeszcze. Wyłączę nagrywanie.